Witam wszystkich kolegów i koleżanki. Dawno nie było mnie na filmach Pigebook. Przedstawić chcę nowe produkty, nowy gołębnik, złote wiadro. I będzie może złoty wynik 2020, jak nam zdrowie pozwoli. No, zobaczymy, jak to się zacznie. A sezon może się rozpocznie z początkiem czerwca. Czerwca, tego nikt nie wie. No, zobaczymy, no może ta choroba może ustanie, ciepło trochę tego wyjdzie, może pozabijaj. Dokładnie, hodowcy. No. Dużo pracy przede wszystkim ty, Piotrek, wkładałeś sezon 2019-20, tak? Wiadomo, gołębnik dla córki wybudowałem, tu będzie sobie gołębkami tam się bawić. No. Tak, no, ja nie spałem całą zimę, wiadomo, gołębiami się zajmuję, bo to nie jest, jest sezon, już są gołębie. Nie, nie, koledzy, no. Także przechodzimy pod gołębnik, a tam się ciekawostek dużo dowiecie o Piotrku Bugale. Tak jest. Też, jak ja cztery produkty przygotowuję, jeszcze dojdą cztery produkty do tego, ale to na razie to pokażę te moje produkty. Do letniej wody, tam z pół litra wody, letnia, żeby była. A czemu letnia? Bo się lepiej rozrabia. Czy tu jest letnia woda? Na kilo karmy. To na kilo karmy, co ja podaję. Łyżkę, tam jak więcej się nabierze, łyżkę stołową białka. Łyżkę ziół. Tu są dużo ziół zmiksowanych. Ponad 40 ziół. Ziół, na różne tego, wtorek, czwartek też. Ja już później powiem, jak to. Łyżkę, jak ktoś wiadomo, na więcej gołębi, na 2 kilo, ja teraz pokazuję na kilo karmy. O. Tu mamy łyżkę już białka, łyżka ziół. To teraz extra energy. Tak. I łyżkę. Nawet można niecałą taką. Łyżka Extra Energy, czyli już mamy trzy produkty dodane do jednej jakby wody. Tam jest ile Piotrek mililitrów? Letnia woda, jak trochę będzie, ja powiem, czemu ja letnią wodą, bo się lepiej te nie grącą, wiadomo, ino letnią. Się lepiej rozrabia, tu jeszcze do tego idzie, na przykład na kilo karmy, ja mówię koledzy, do tego idą drożdże BMT używam, kometozę. Aminokwasy jeszcze nie dodałeś. Aminokwasy nie daję teraz. Aminokwasy później idą, jak będą loty wymagające. I to do wody idą aminokwasy, nie tu. Mhm. Ale to tak mówię. Do tego jeszcze dokładam drożdże BMT i kometozę. To idzie wtorek, czwartek. I olejki. Oregano, czarny kminek i olejek czosnkowy. Czyli w twoim tym zestawie ekstra, który będzie tak. Na ten ekskluzyw na stronie, to tam będzie ten cały komplet dodany. Tam będą olejki z czarnego kminku, olejek z oregano, a tak tutaj pokazujemy hodowcom, akurat tutaj jest... Mówię, akurat no... Wiktor na tą chwilę, no nie mam to, ale to mówię, te moje produkty, co reklamuję, mogę tak pokazać. I tu... Czyli teraz taki jest zrobiony taki wywar? Zawiesina taka. Na przykład ja to... Można to zrobić jak we wtorek, czwartek, to jeden dzień wcześniej, żeby to wchłonęło. A czemu ja to letnią wodą? To mi nikt nie powiedział, bo ja widzę, jak koledzy, te wiadra macie obklejone wszystko, a to równocześnie w karmę wsiąknie. Najlepiej to zrobić jeden dzień albo 5 godzin wcześniej sobie. Ja to zalewam wszystko. Wiadomo, jak jeszcze drożdże dam piwne i olejki i kometozę, to gęściejsze będzie. Rozmieszam to. No, czuć zapach. Tak jest. Najlepiej to nieraz robię w poniedziałek, żeby już na wtorek mieć. I mówię, żeby to nie było gdzieś 30 stopni jak upały, bo to nie garować ma. I no to wchłonić na piwnicy albo gdzieś, żeby w cieniu było. Czyli to wciągnie... Piotrek, może inaczej. Jak ktoś chce karmić rano gołębie, to lepiej, żeby wieczorem sobie już to przygotował. Lepiej. A jak ale wieczorem, jak to już rano. No to rano wstanie też 3-4 godziny to wchłonie i tak to u mnie wygląda, wtorek, czwartek. Ja powiem może tak wtorek, czwartek, bo my tak zaczęli, no. Powtarzałem się i tak, co ja robię w niedzielę? W niedzielę. W niedzielę jak u mnie gołębie przychodzą, tam pokazywałem, mówi, to to tak daje. Cytryna, miód. No tak, dwie cytryny, dwie łyżki miodu, zależy ile gołębi kto ma, no na 3 litry wody, o, na 3 litry wody to dwie cytryny, dwie łyżki miodu. Do tego... Ty mówiłeś aminokwasy. Aminokwasy daje wtedy, jak lot wymagający jest, to jeszcze w niedzielę dodaję, żeby szybko budować gołębie. Aminokwasy do tego
elektrolity, jeszcze do tego belgaso. Czyli aminokwas, pokaż to do kamer właśnie, czyli aminokwasy mamy tutaj, te aktywne aminokwasy, aminojet. I tutaj jest elektrolit jet, elektrolity przed i po locie, tak? Szczególnie po locie. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Do tego cytryna, miód. Piotrek, a dobra, jak jest lot łatwy, to wtedy nie dajesz aminokwasów? No jak i łatwy, to tego. Najbardziej takiego 300, upały, podwiad, no to daj. Nawet jeżeli jest lot 500 wymagający albo coś, to witaminę daje Vitacombex. Wiktor nawet też u siebie ma. No w zestawie, tym Exclusive zestaw, on będzie taki trochę droższy, ale to będą wszystkie produkty, Piotrka. Na koniec może powiemy to, jak to. Ale mówię, że jeżeli jest 500 wymagający, 700, to ja w piątek do aminokwasy można dać. I na powrót też, 300, 500. Jak i lekkie loty, to nie daje na to. Po co? To jak mówię, jak wymagające loty są. 300, podwiad, upały, to wtedy można dać. Elektrolit to, Belgasol do tego w niedzielę, ja tam nawet na filmach i może co tak, od początku, niedzielę to mówiłem, poniedziałek, wtorek to jakąś herbatkę, zakwaszać też, poniedziałek, wtorek zakwaszać, idzie do wody dać, co ja mogę jeszcze powiedzieć, przed sezonem, 2 tygodnie przed sezonem, to jakby coś, kurację zrobić, to na grzyba środek i TKK, naturalny środek, 7 dni to on działa wtedy. 7 i można dni. Łączyć jedno z drugim. Jedno z drugim przed sezonem, no 2 tygodnie przed sezonem. Tak samo. A jeszcze co jeszcze nie powiedziałem. Koledzy, te środki, 2 tygodnie przed sezonem, nie wiadomo kiedy się sezon rozpocznie, 2 tygodnie przed sezonem to wdrążamy już. Tak by loty były co tydzień. 2 tygodnie trenujemy. No bo już trenujemy, rozpoczynamy treningi. Tak jest. I dajemy te środki 2 tygodnie przed sezonem. Żeby te środki 2 tygodnie już wszystko w krew wejdzie. O. Że zaczną działać po 2 tygodniach na pierwszym locie. I później systematycznie, wtorek, czwartek. TKK też później można co 2 tygodnie też na przykład poniedziałek, wtorek i środa rano dać. Dokładnie, do wody. Dokładnie. Na grzyba TKK, razem. TKK jest 10 kropli na litr, a fungi jest 5 kropli na litr. Pokaż to, Piotrek, właśnie, żeby tu hodowcy mieli. Razem tu można śmiało to mamy mieszać. Stop z grzybem i TKK Jet Natural. Tak mówimy, TKK no to typowo kokcydia rzęsistek. Tutaj, a jeżeli chodzi o stop z grzybem, no to typowo na grzyba. Jeden produkt z drugim można łączyć, dawać naraz. Tak mówimy, poniedziałek, wtorek, środę po locie, ale co 2 tygodnie, albo przed sezonem przez 7 dni pod rząd. Tak jest. A czemu nagrywam to może wszystko? No tu tyle telefonów mam. Koledzy, jeżeli te środki albo coś, w sobotę, po południu, w niedzielę proszę dzwonić. Wiadomo, też mam rodzinę, jak każdy, tysiące telefonów albo tego, no to wiadomo, też mam swój prywatny czas. No ale mówię, jeżeli co będę umiał kolegom, to na pewno pomogę. No i Piotrek, teraz jeszcze wróciłbyś do tej karmy, bo teraz tak, ty ją tutaj zamieszałeś, ona aż pachnie, tu czuć to dość intensywnie, te zioła w ogóle, to jest w ogóle hit, bo ja mówię jeszcze, do zioł, tego tak? Dojdą, tak jak powiedziałem, drożdże piwne, kometozę i olejki, i oregano z czarnego kminku i czoskowy. Łyżka na kilo karmy, do tej letniej wody, mieszamy, to taką papkę robimy. Nikt mi to nie podpowiedział, ja. A czemu to w letnie wody i taką papkę? Bo wolę, jak widzę dużo kolegów, tam polewają tymi olkami i wszystko się obkleja, zamiast to regularnie wsiąknąć, to wszystko na wiadrze na obkoło ma, czy na misce. Bo Piotrek, jakie jest zastosowanie tego, że dlaczego właśnie na olejku, a nie na wodzie, dlaczego na wodzie, a nie na olejku? Bo woda wsiąka w ziarno. W ziarno i wszystko równocześnie wsiąknie. No jak koledzy tam gdzieś, to poobkleja się w wiadrze, czy plastiku, jak ja widzę, To się poobkleja i tyle, a to regularnie wszystko wsiąknie. Wiadomo, to musi odczekać te 3 godziny, bo... 3 godziny najlepiej. To ziarno... Najlepiej jak ktoś jeden dzień wcześniej, czy żonie albo coś zostawi, to żona da rano i po południu to kolega, obojętnie czy hodowca jakiś da. Ale mówię... Bo później po tych 2-3 godzinach to robi się taka skorupa. Ale to zruszysz i to... Ja to daję od lat, już stosuję 10 lat, no. Wiadomo, do tych rzeczy muszą być dobre gołębie, ale bez dobrych produktów, to wiadomo, no, kiedyś sport trenowałem, to ja wiem, co to są kreatyny, co są białko, aminokwasy, kiedy to zastosować, no i tak to wygląda, no, u mnie. Koledzy, zobaczcie, jakie tu, wiadomo, tego nie przekażę na chwilę, jakie zapachy, zioła, przepięknie to wszystko pachnie. Oczywiście, to jest karma z Wasselagi. Wiktor też ma na sklepie Wasselagi. Też dużo, szczególnie z Active Life,
karmę z wasylagi, dużo mi idzie. Dla wdowców. Bardzo dużo. No. Teraz po tym to 3 godziny, teraz trzeba czekać, aż to zaschnie. Tak jest. Jeszcze tu drożdże, wszystko to bardziej gęstsze będzie to. Będzie wyglądać. Taka zawiesinka. Zawiesinka. Nikt mi tego nie powiedział, ja mówię, bo dużo to zrobili, że plastikowe albo coś, to wszystko a to jest równomiernie. Wszystko, no. A tak nieraz masz, widziałeś miski albo to wiadra u kogoś, u kolegów. Wszystko po boku zostaje. A to wszystko równomiernie w karmy wsiąka. A karmniki w gołębniku też masz złote? Tak jest. Złote gołębie są. I złoty wynik. A środków złotych nie ma. Tak jest. Są tylko dodatkami. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot. Koledzy, jak wam gołębie nie chcą trenować. Wiadomo, na początku każdy hodowca. Za to mówię, 2 tygodnie przed sezonem najlepiej dać ekstra energię. Po tym to jest takie, no jakby to brzydko, takie za przeproszeniem pierdolnięcie. 2 tygodnie to będzie się podobać. Po 2 tygodniach jak wy wyjdziecie ze 6 razy gołębie. Nie musicie wozić 20-30 razy, bo to jest bez sensu dla mnie przynajmniej. Ekstra energię, do tego białko. Po 2 tygodniach, po 6-7 wywózkach zobaczycie, jak wam po 2 tygodniach gołębie po tym trenują. No. Zobaczycie w szoku, będziecie sami. No. To jest takie rąbnięcie niesamowite. No. Sami się, no ja podpisałem się pod tymi produktami, bo wiem, co daje. No daje to od lat, no 10 lat. No. Wożę, wiadomo, nie wożę jak inni po 20 razy, nie wiem, no. 6-8 razy na początku, później czwartek, piątek, zależy od pogody. No. I przede wszystkim te dwa produkty, Piotrek, razem zawsze wtorek, łączyć. Czwartek. Tak jest, łączyć. I no 2 tygodnie przed sezonem, żeby koledzy, żeby to zaskoczyło. A jak na przykład jest lot cięższy, 700, to dajesz na przykład przez 3 dni, nie? My 700 sadzimy w czwartek już, to trzeba dać już wtorek, środa. Aha, bo jeszcze koledzy, no wtorek, środa trzeba dać, żeby odbudować. Jak była 350 ciężka, u mnie idą gołębie praktycznie stare od A do Z. No to żeby go odbudować, to wtedy w czwartek sadzimy, no nie? W czwartek, w sobotę wypuszczają maraton. To daje w to wtorek, środa później. Na karmę to wiadomo, fol wtedy, baterie muszą być naładowane, bo to maraton, gołąb, jeden w kabinie przez 2 dni, jeden zje, drugi nie zje, no. Super to jest, no, dynamit też w ręce, no. A wiem o czym, bo sport trenowałem praktycznie 20 lat. To wiem, co gadam. Mają teraz, ale... Tu są gołębie, co w tamtym roku wygrały mistrza rejonu na 430 ludzi, chyba 60 w Polsce, chyba w Derwach córka była. Córki gołębie, o tu jest nawet prezent od szkolnego Krzyśka. 2 gołębie, 2 mam. Te gołębie, co jeszcze ten, jeszcze Krzyśka pozdrawiamy, bo ja przywoziłem te gołębie, a tu jest historia fajna z tym jednym gołębiem, Piotr. No, bo mi brakowały, mieliśmy bardzo ciężki lot, no choć na rejon biłem niesamowicie tam, no, non stop, pierwsze gołębie, nie co lot, ale to, na ostatnim locie pierwszego gołębia też miałem chyba, bodajże, no, ale co było, Krzyśka samica jeszcze, taka pstra też. Mówię, szkoda, bo od mocarski straciłem, 5 gołębi mi chyba z 50, bomba była, może wymagający, nie żelało. Potracili dużo hodowcy 50%. Ja straciłem z 55%. Ale 2 wybitne gołębie. Mówię, szkoda, żeby od Krzyśka ten gołąb. Ile? 3 tygodnie patrzę, brat puści, przyszła z tipesem od Krzyśka. No, no to super, super. No to jest to, co córki. No jeszcze to, Wiktor reklamował, te cele przywiozły, fajne cele. No. Od Tomka tutaj, od Tomka z Kluczborgu, tak? Tak jest. No, pana, super, Tomka, pana Tomka pozdrawiam oczywiście. Piotrek, a tam od dołu jest taki niebieski samczyk, co to jest za gołąb? Który ten? No. To jest gołąb od Witka Łukasza, wicemistrza Polski młody. No to my się co? Wymieniamy. Ja się po prostu sprawdzam, chcę zobaczyć, czy znasz swoje gołębie. Nie, znam, ja i na pamięć znam. No, to a ten nakrapiany? A może tam no... Piotrek, tam nakrapiana jest samiczka. Na szelka, no. Tato nie wiem, ale może coś tu pokażę gołębie. Co to pokażę? No to ja mam też, no, Waldy Piszała, mój kolega też jest. No i przywiózł mi też gołębie i jeden bodajże, jak się nie mylę, ten albo ten drugi był. Drugi na rejonie, 6 na rejonie. Naprzeciwko 16-14 tysiącom gołębi. Nie wiem, czy to nie jest olimpijczyków tam. Z dwóch. Jeden albo drugi. Przepiękny gołąb, no. Super gołąb, no. Super, super, no to praktycznie, no, no córka super latała w rejonie, wygrała na 430 ludzi, 5 oddziałów, no to też,
Nie będę się, bo córce w tym roku też gołębi nowy wybudowałem, nie będę się chwalił tam na 100 gołębi, no zobaczymy jak będzie latać. No. No, może po ojcu obejmie, no nie mam syna, mam córkę, ale też się interesuję gołębiami. No. Dokładnie, ale tak tu hodowcy mówiłem, przede wszystkim praca, bo ty, Piotrek, nie spoczywasz na laurach, gołębiki cały czas przerabiasz, pracujesz z tymi gołębiami. No córki tam nie będę pokazywał, no ten mi robił, no Wiktor wie. No. Bereśnicki pan. Tak, no. Gołębnik jest zrobiony na 100 gołębi. Top. Dokładnie. No, dokładnie, bardzo dokładni są. To mogę powiedzieć, że tam jedna z nich jest zrobiona. Czeka tam córce chyba 100 młodych będzie miała. Córka będzie lotować 100, tata będzie lotował 60, zobaczymy. Jak będą loty, no zobaczymy jak to się z tym koronawirusem. No, miejmy nadzieję, ja tak liczę, że to się uspokoi, może w maju, może z 10-12 lotów będziemy mieli starych, no. A do młodych, no zobaczymy. No, no, czy planujemy taki... tutaj tak, przewidujemy, że to będą loty gdzieś początek czerwca? Tak jest, no. Że... A co będzie, no dokładnie. No, tego nikt nie to wie. To już zadecyduje zarząd główny. Ja się no, przygotowuję, ja już czy będą loty, czy nie, 15 czy 20 kwietnia jadę z gołębiami. Wywiozę je 10 razy, 12 razy, może. Z 10, jak nie będzie lotów, to 15 lot. A jak będą loty, co? Z 8-9 razy wywiozę tam. Ja wożę 40-50 na 85 razy i tyle. Ja takie poważne treningi robię, bo ja mam 100 gołębi, łabię, no 100 gołębi to trochę czasu schodzi, no. Produktów jest 7 produktów. Będą te produkty w sklepie e-gołąb. W promocji oczywiście. Cena będzie 480 zł. To już jest taka cena promocyjna. Promocyjna i później będą na inne sklepy też te produkty będzie można dostać. Czyli po prostu tutaj hodowcy nie tyle co będą w sklepie naszym e-gołąb, gdzie zapraszamy, ale przede wszystkim produkty będą rozsyłane po wszystkich sklepach w Polsce. Tak jest, będą i co ja jeszcze, 7 produktów to jest. Promocji będzie 480 zł, jeżeli ktoś będzie chciał cały pakiet, od witamin do drożdży i olejki, to będzie kosztował 1270 zł. Cały pakiet, no. I włącznie tam będzie też ulotka, a jak mówię koledzy, jeżeli coś, to proszę dzwonić, sobota, niedziela, na pewno, kto będzie ten pakiet, na pewno pomogę też, no. Bo tutaj, Piotrek, dlatego też trzeba zaznaczyć hodowcom, o tym mówimy, bo ty stosujesz łącznie kilka różnych produktów, tak, które, tak. Których tu nie ma, bo to jest kometoza, to jest Vitacombex, magnez, żelazo, to też dokładnie. Będzie w tym... I olejki. I to będzie z rozpiską. Czyli to będzie z rozpiską. I cały komplet będzie kosztował 1270, ale same produkty twoje to w cenie promocyjnej 480 zł, na co serdecznie ja zapraszamy. Jeszcze zapraszamy, jeszcze mówię, sobota, niedziela proszę dzwonić, no, bo w tygodniu też za to takim, no wyszliśmy i ja wyszłem i Wiktorowi też powiedziałem, bo dużo telefonów mam, no to mówię, po co zrobimy takie coś. No to mówię, sobota, niedziela też koledzy, jeżeli te produkty, powiem jeszcze, no co robić, jeszcze dokładnie, co dawać, kiedy wywozić. No na pewno nie zostawię kolegów, no jak na lodzie, o, tak mogę powiedzieć. No. Także hodowcy, zapraszamy, ale przede wszystkim pamiętajcie hodowcy, jak to Piotrek kiedyś do mnie powiedział, mówi Wiktor. 7 produktów, ale 7 produktów z jebnięciem. Produkty kopa dają. Nie to, że promuję, no ja to daję. No, możecie koledzy, co mnie znają, bo ja bym dużo wymienił, może niektórych, paru hodowców może wymienię, o, żeby to tam... Mateusz Siomer. Mateusz Siomer, Michał Pawol też, kto tam jeszcze, Żak, super w Biłgoraju lotuje od lat i moje gołębie, moje rzeczy też daje, Kacper, No, niektórzy pominę, niektórzy nie chcą może, żebym powiedział, no. Ty, wróć przecież, nawet Tomek Czapliński. Tomek Czapliński, te środki właśnie dają, no. Nie inne i no te. Jakby no. Hodowcy sobie popatrzyli na nasze filmy z roku 2019, kwiecień, maj, to te produkty tam były. Tylko no. Pamiętajcie hodowcy i bardzo zwróćcie na to uwagę, jeżeli oglądacie nasze wszystkie filmy, że akurat tam nie było tylko Piotrka etykiet. Tak, bo te produkty tam już były. I nie tak nawet Kacper, nawet Mateusz Siomer przecież ostatnio na filmie sam powiedział, że od 2019 roku, kiedy z tobą się poznał, od początku mu te produkty poleciłeś i stosował, no. Tak? No i Tomek Czapliński, super, piąty chyba wynik w regionie na model loty. No, Biłgorajow, tam gdzie Kościelny lotuje, Żaku też lotuje, to chyba na rocznym, jak się nie mylę, 2019 zrobił mistrza Olek Żak. Najlepszą lotniczkę na 23 czy 5 tysięcy gołębi w rejonie bez jednego lotu, bo w tamtym roku awarię zegara miałem, no to wiadomo.
To jest prezent od kolegi 29300. Co ja mogę o tym powiedzieć? Gołą w kategorii czwarty. Pech. Ale w H kategorii trzeba było wystawić, który by był pierwszy. 16,30. Świtały mieli 17 z groszem. Ale jeszcze raz, Piotrek, w I kategorii... No i jest czwarty w Polsce. I jest czwarty, a w kategorii... W tym roku były wyższe wyniki, w H kategorii 16,31, pierwszy w Polsce. Czyli pierwsze miejsce miałby. Pierwsze w Polsce. Tak jest. A wybrałeś kategorię I? I, bo Nowa mówiła to, czwarte, pechowe, czwarte już. I Maciszewska czwarta, i pechowe chyba miałem te czwarte. A żeby jeszcze tak, bez lotu, najlepszy lotnik rejonu. Drugi w strefie z Brukseli, drugi w strefie z Brukseli. No super, super wybitny gołąb. No, dwuletnia samica. No zobaczymy za 3 lata, no ona ma bodajże z 8 lotów chyba 18. Czyli ten sezon 2019... Dwa loty dorobić i do D kategorii. Ten sezon 2019 nie sprzyjał ci tak aż bardzo szczęściu. No, jak nie zegar, to teraz ale, kategoria I. Ale 12 w B kategorii też bez zegar, jakby wtedy był lot do B kategorii, no na pewno bym był wyżej. Nie bym był na podę, ale koło blisko pudła, tak myślę. No. Może zaprezentuję jeszcze. Drodzy koledzy, jeszcze powiem o tych produktach dokładnie. Najlepiej to przed sezonem 2 tygodnie, przez 7 dni, to wiadomo, razem na grzyby i TKK naturalne. 7 dni to wiadomo, naturalne środki to działają. Szybciej to działają niż przez 3 dni. Wiadomo, jak chemię inne się daje, no ale mówię, te produkty na grzyba i TKK naturalne razem stosować przez 7 dni, to na 100% grzyba nie będzie i rzęsiska. No. Czyli takim hitem po prostu, to jakbyś Piotr się pokazać, czyli ten TKK, to jest, zobaczcie hodowcy, taki TKK Natural produkt, tutaj jest typowo kokcydioza, trichomonoza i histomonoza, czyli trzy takie uciążliwe rzeczy dla chyba każdego hodowcy, ale przede wszystkim ta kokcydioza i ten rzęsistek, prawda? A drugim produktem, no to co tu mówimy, no to właśnie jest typowo stop z grzybem i... To, co Piotrek, ty powiedziałeś, że możemy to stosować jedno z drugim razem i produkty, które przede wszystkim dajemy jednego 10 kropli, drugiego 5 kropli. 15 kropli łącznie na litr wody, jako dajemy razem. Zaś można, bo wiadomo, z kabiny grzyby albo z karmy zagrzybiono niektóre. Co 2 tygodnie mówię, no, można zacząć poniedziałek, wtorek do środy, do rana, do wody. Tak, prosty sposób, hodowcy, naturalny przede wszystkim i działa, tak? Czyli tyle. Piotrek, a ty tu jakbyś ty mógł powiedzieć, bo rzęsistek z morą jest chyba w każdym gołębiku, co nie? No, zawsze, no zawsze wychodzi, no obojętnie jak to dba o gołębie, no to z morą dla hodowców. Tu wiadomo, z kabiny gołębie wrócą. Grzyby też, no karma jedna jest, no jedne koryta zagrzybione, to też grzyby, to też jest z morą dla hodowców. Ja to stosuję od lat, no, ten środek, no, i u mnie to egzamin. A czemu nagrywamy ten film? No bo dużo zapytań, wszystko, no mówię jak to, no ja też mam rodzinę, jak każdy albo coś, no to mówię, koledzy, jeżeli ten pakiet albo coś zakupić, po południu, w sobotę, w niedzielę nigdy nie odmawiam, albo mówię, kolego odzwoni, albo za godzinę odzwoni i za to wyszliśmy z Wiktorem na, według hodowcy, jeszcze sezonu nie wiadomo kiedy się rozpocznie, miejmy nadzieję, że może początek czerwca, tego nikt nie wie, czy to na stare, czy na młode, to podobnie stosuje te środki, u mnie jest, nie ma, czy stare i młode, no, tak to wygląda, no. 6205, co mogę o tym gołębiu powiedzieć, na rejon, tak siadał, na masę tysięcy gołębi, na 10 tysięcy drugich, na 15 tysięcy trzeci, na 16 tysięcy siódmy, kapitalny gołąb. To prawnuk, syn Pudziana, jak takiego miałem, super gołąb, no, kapitalny gołąb. Obrączka jego? 6205, kapitalny, na rejon, no stop szpice, w rejonie, ja już oddzielę nie mówię, no. To jest, jakby się nie mylić, prawnuk Ferrari 181, no, Grimego. No, super gołąb. Jego tata super lacie, na ostatnim locie takim ciężkim upale nie przeszedł mi ten gołąb. Tata, kapitalny, całe czołówki w rejonie, drugi, trzeci, na masę tysięcy, 17, 18 tysięcy, no, zbudowany kapitalny gołąb, no. Parę razy uciechy mi w życiu też zrobił. Ty jakbyś miał, Piotrek, porównać, jaki jest procent twojej gołębi, jakby tych asów, tych wybitnych gołębi, a tych takich przeciętnych? Wybitnych gołębi to jest 5%. Wybitnych, gadajmy o 6101, Jaguarze, takiej Pawłowskiej, może Pawłowską też siostrę ma. Dobrych gołębi 70%. 30, 25%, no
próbuję, no nie wszystko. Czemu Jaguar, czemu Lucek, czemu 6101 umiała na 19? Bo to głębiej. Jedne karma, jedne witaminy. Reszty 65-70% dobre gołębie. A w każdym gołębniku, no nie wiem, z dwóch dobrych gołębi wyjdzie przeciętny gołębi. Ty jak na złego gołębia mówisz? Kaka. Kaka, no, kaka, no, no. U mnie zły gołębi, u mnie nie ma, no, no litości, no, nad złymi. Ten wybitny gołąb fikołki wali, a ten se przychodzi z pompą, ja mam czas. U mnie nie ma tak. Jak masz czas, niech cię w Polsce z tipesem zjedzą. No, pod tym względem trzeba być katem do gołębi. Ja daję wszystko, to co najlepsze, ale też wymagam. Jak to powiedziałeś, jak we wojsku. Tak. Dyscyplina musi być. Może jeszcze jednego gołębia zaprezentuję, bo by tak to by nudny film było. Ja zareklamuję te dwa produkty. A czemu mówię? Bo jeżeli jest wymagający lot, 500 km, gołąb prawie przychodzi fikołki, połowę wody ściąga z organizmu, to jeżeli te dwa produkty w niedzielę zastosujecie, połączymy do wody, cytryna jeszcze i miód, to się założę, że no zwycięcie gołąb przychodzi w poniedziałek na wieczór, do południa można dawać, poniedziałek na wieczór, kał jest już związany i ten gołąb już praktycznie na baczność stoi. A co jest najważniejsze w hodowli? Jak najszybciej, takie błędy robią, zregenerować organizm. Jak ja widzę, nieraz sadzimy gołębi albo coś u hodowcy, ten gołąb nie jest rozbudowany, a on idzie zaś na 500. Przecież mamy nieraz trzy po kolei 500. No to albo nie zrobi konkursu, albo go złami. A najważniejsze jest jak najszybciej sportowca zregenerować. Czy to kurwa biegacza, czy to wszystko, no mówię, zregenerować. Te dwa środki, jeżeli koledzy dacie w niedzielę, poniedziałek na wieczór przychodzicie, ten kał jest inny i ten gołąb stoi na baczność. No to po prostu te dwa produkty, to jest elektrolit przed i po locie, tutaj to co Piotrek trzymasz, to jest jeden produkt. Ja się do tego nawet belgasą daję i cytrynę i miód. Zbliżenie, żeby hodowcy właśnie widzieli, to jest elektrolit przed i po locie, no i te aktywne aminokwasy, bo teraz Piotrek, czekaj, tutaj przyciągnij, żeby tylko hodowcy widzieli aminokwasy aktywne. Ale teraz jakbyś ty mógł wytłumaczyć, bo to co ty powiedziałeś, że dużym błędem hodowców jest to, że wszyscy przygotowują gołębie w ostatnie dwa dni przed lotem, wiesz, czwartek, piątek oni mówią, ja co dać... On jedzie na trening, ten gołąb jest zregenerowany, on jedzie na trening, lepiej jakby nie jechał, bo jeszcze dostaje za przeproszeniem w dupę. Ja jadę na trening, ten gołąb jest zregenerowany i już na baczność praktycznie stoi, czwartek, piątek u mnie wywożę je, z treningu wracają tak jakby na locie, no wcześniej nie byli. A jeżeli gołąb nie jest odbudowany i go na trening dajesz, to on praktycznie jęzor mu wisi i ma dość, no. I jeszcze go na lot dajesz, to albo go stracisz, albo przyjdzie na wieczór, albo coś, no. A najważniejsze, co jest, jak najszybciej odbudować gołębia. To jest najważniejsze, co, jakie błędy hodowcy robią. Co mogę, aminokwasy jeszcze gadę, bo jak przyjdzie 500 pod wiatr, no wiadomo, śledzę pogody, wymagający pod wiatr 500, co praktycznie co tydzień albo maraton, no to daję aminokwasy do Vitacombexu, do witaminy, do tego jeszcze dokładam magnez, żelazo, może tam plusze dla ludzi. Z apteki. Tańsze są niż takie, nie chcę innych firm, każdy wiadomo, no. Ja daję z apteki jedna tabletka na litr wody, magnez, żelazo. Tak to u mnie. Nawet drążam już dwa tygodnie. Te środki wszystkie wdrażać dwa tygodnie. Czemu? Żeby zaskoczyły już na pierwszy lot. O to chodzi, no. Nie wiem, kiedy się loty zaczną. W tamtym roku z Wiktorem my coś nagrali, no za późno, ile? 5 dni przed sezonem młodym było za późno. No, w tym roku wcześniej przed sezonem nagrywamy, no. Jeżeli będzie, no na pewno. Jeżeli będą hodowcy też chcieli w sobotę, niedzielę, na pewno doradzę, co trzeba, co tego. Na pewno, no, doradą służę. A najlepiej soboty, niedzielę, bo no wiadomo, w tygodniu no każdy zajęty też jest. Jeszcze jednego gołąbka zaprezentuję. A co to jest za gołąb? Tak by... To jest to, co wywodzi się co 6101 też. Ojciec jego jest Magała, 15 lat ma, super gołąb. To jest dziadek 6101, to jego tata. To dziadek 6101, a to jest, tak by to jest wujek do 6101 też. O. A z matki strony Bolidę, z Westrety od Pruskiego. Bolidę, to jego dziadek był 7 razy pierwszy konkurs miał u Westretę. Super samica i u Pawula super leci, w Warszawie super leci. Siostrę miałem, ten ma 48.
49 razy my 300, akurat Michał Pawol był u mnie. Wiesz, ile siostra wyprzedzenia zrobiła? Pół godziny na młode loty. Jego siostra. I córkę po tej siostrze mam, no kapitalne, kapitalne gołębie, no, no super gołębie, szkoda, że mi zwalił w 2018, co byłem mistrzem Polski, bo miał 2-0, a on jakby siadł to zamiast 18, raczej ile tam, 20, no już nie, jeden miałem albo coś, no to jak on by siadł, to by było do A kategorii 13, no niżej, no. Kapitalny gołąb, też go może ostatni rok będę lotował, super skrzydełko, przepiękne oko, no. Ten dziadek 60-85 smagała, to mi super gołębie dał. I tak to wygląda. Na koniec może pokażę mamę 6101. I coś powiem, że 6101 jest tego. Pokażę na koniec 6101 matkę. Hodowcy, takim hitem tego to jest jeszcze mieszanka ziół. 40 ziół jest w tej mieszance. Na E. coli, na kokcydię, na robaki. 40 ziół. Tu śmiało można nawet sprawdzić, obojętnie, bo tu to, co jest napisane, to jest 100%. Ja przede wszystkim tutaj Piotrek, otwórz to, pokaż hodowcom, bo tutaj naprawdę Piotrek stanął na głowie. Tu jest, powiem szczerze, zapach tego tak intensywny, no, że jak to otwieraliśmy w domu, to twoja żona powiedziała, zamknijcie to szybko. Wtorek, czwartek to daje. Na karmę, tutaj do tego drożdży, wszystko mówię, wymieszuję, to na karmę daje, super to. 40 ziół, koledzy, na koksydię. Robaki E. coli, dokładnie. No. Weź pokaż, Piotrek, tutaj właśnie to jest to, że... Intensywnie jak... to pachnie w ogóle, no wiadomo. No tak, weź pokaż przód właśnie, żeby hodowcy zobaczyli. Tu jest napisane właśnie mega mieszanka ziół, poleca Piotr Bugała, ale przede wszystkim my dlatego o tym mówimy, żeby Piotr, przede wszystkim hodowcy, zawsze się kojarzył z tym, że jeżeli Piotra coś powstaje, to już takie z górnej półki produkt, tak? Z górnej półki zdjęcie, ja się podpisuję, ja to daję. Nie to, że a nie daję, albo coś, proszek jakiś dopiero, broń Boże, no śmiało można nawet zbadać. Dokładnie. No. Ale naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o to, no to nawet tak jak tu mówimy, koledzy jeszcze, no jak zapach jest naprawdę konkretny. Jak będziecie chcieli jeszcze, no w sobotę, niedzielę, proszę zadzwonić, na pewno albo dzwonię, albo powiem za godzinę, no na pewno też doradzę. No. Tego gołąbka, co wycofałem z lotowania, a co to jest za gołąb? Ona też na 10 tysięcy na rejon była z 502. Piąta, dziesiąta, kapitalny gołąb. To też jest córka Smagały. Tego co, pół brat, przed chwilą pokazywałem tego 48, to jest pół siostra do tego. Smagała mi tym po 111 kapitalny gołębie. Sam dwa razy był pierwszy z 508. 18, 17, to jej matka 6101. 6101 mam pożyczone u kolegi. Ma syna Kitla, nie wiem, może, nie wiem czy... Bo jest chyba jedyny w Polsce. Jedyny w Polsce, bo szkolny ma tego jakbiki... Bez kitel. A ten ma, właśnie mi przywiózł i poparowali, jedne jajka zabrał, teraz 6101 ma drugie jajka. Ja powiem hodowcom może inaczej, a syn bez kitla to jest cena w granicach 20 tysięcy euro, a twoja samica została zaparowana no, bezpośrednio syna. No, czyli nie chcę wartość gadać, tutaj gdzie naprawdę. Ten gołąb jest, bo ten kolega też ma drogie, bardzo drogie gołębie i nie chcę powiedzieć, no gdzie ten pożyczona w boksie jedne jajka, drugie już ma i później dostaje też gołębia z Belgii. Czyli Piotrek, ty będziesz miał od następnego roku, dobrze mówię, wnuka bez kitla? Wnuka, no. Wow. W tym roku. Wow. W tym roku. Wow. Na jedne jajka przywiózł mi kapitalny gołąb. I przywiózł mi do domu, oglądali my, ile to z półtora miesiąca temu, kapitalny gołąb w ręce. Mówi, no jeden gołąb, co jest w Polsce, co wiem, no. I to jest mama 6-1-0, tata siedzi też na młode, a jeszcze pierwsze młode wyklute, jeden gołąbek idzie do Roberta Zgoda. Bo wiadomo, ja w tamtym roku dwa gołąbki od niego przywiozłem, paruję, no, co tam przywiozłem, wnuka Mustanga, po synie Mustanga i jeszcze jednego, no. Roberta... Obydwa gołębie, co zdobył wicemistrzostwo Polski, brat czy siostra, to mam dwa gołębie z tych samych rodziców. Roberta Zguda, pozdrawiam, oczywiście wybitny hodowca. Pierwsze, i ile mają? 4 dni, jeden gołąb idzie z tej pary. I żyżmy Robertowi, bo tutaj Robert naprawdę dużo przykłada pracy do hodowli, by w tym 2020 roku, jak tylko sezon się odbędzie, powtórzył ten wynik z tamtego roku, bo tutaj naprawdę Robert... No super gołębie. Super gołębie tam, i super hodowca, tak? No super drogie też gołębie, no super hodowca. Pozdrawiam za to. W tym roku no pierwsze młode, co ma, idzie jeden młody, idzie do Roberta Zguda. Praca, dwa tygodnie, no nie wiadomo kiedy ten sezon się zacznie, no mówię, jeszcze trenować 180 razy. No i życzę wszystkim 2020 jak najlepszego wyniku.
jak to dacie ten energię całą, to na pewno będzie rąbnięcie niesamowicie. Oby tylko gołębie nie przeleciały. Aby gołębie nie przeleciały, co ja jeszcze mogę od siebie powiedzieć? Aby zdrowie szczególnie było i tyle. Tym bardziej w tym czasie takiej epidemii tego koronawirusa, tak? Praca, i brać się do roboty i za wyniki, Dokładnie. Hodowcy, zapraszamy. Naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy. Piotrek te pół roku nie odpoczywał. Tak, nie odpoczywałem. Na filmach odpoczywałem, że mnie nie było. Ponad pół roku nagraliśmy jakiś film, bo dużo miałem pytań, co daję, co robię. Żadnych cudów, jak ja mówię. Te środki niedużo. Wiadomo, pakiet może tam będzie, ale to jest ćwierć stołu, a nie dwa stoły. Mało łyżką, ale do celu. Trzeba się zdecydować na jednym. Bo na przykład jeden lot nie świadczy o wyniku. Ja to mówię. Jedna firma, skoncentrować się do rady i będzie efekt. A na pewno jak ja, moje środki też na pewno pomogę. Nie, że kupił ktoś i ja się odwracam. Nie tędy droga. Kupił moje środki, moje dorady. Śmiało sobotę, niedzielę dzwonić. Co będę umiał, to podpowiem. Twój dobry numer, lot. Numer telefonu. Mój numer telefonu 507-395-241. Proszę dzwonić sobota, niedzielę. Co będę umiał, to podpowiem. Dobry lot. A kto będzie chciał kupić produkty, to do sklepu. Do sklepu dzwonić. A kto będzie chciał jeszcze dopowiedzi, sobota, niedziela, śmiało do mnie dzwonić. Numer telefonu na sklep to jest 733-833-543. A do Piotrka jeszcze raz? 507-395-241. Proszę dzwonić, sobota, niedziela. Co będę umiał, to podpowiem. Dobry lot 2020, dużo zdrówka. Pozdrawiam. I czekaj się do czerwca. Tak jest.